Dzień dobry, przedstawiamy gospodarstwo z Warmii o powierzchni około 120 hektarów. Współpracuję z ekspertem od marca 2023 roku. Podczas rozpoczęcia współpracy została przeprowadzona inwentaryzacja pól gospodarstwa, na których wprowadzono technologię próchnica to życie. Zachęcamy do obejrzenia filmu numer 38. Profesor Nowosielski. Po przeprowadzonych badaniach na sokach komórkowych roślin okazało się, że mamy 20 do 30% niedoborów w poszczególnych pozycjach: azot, pH, ORP, Brix. Badania soków zostały porównane z badaniami rozszerzonymi gleby. Okazało się, dlaczego około 30% braki w sokach komórkowych. Tak, dalej Dzięki idziemy. wdrożeniu technologii rolnikowi udało się zaoszczędzić w uprawie rzepaku i pszenicy łącznie 60 tysięcy na 120 hektarach. Rolnik stwierdził, że dzięki odpowiedniej agrotechnice i nawożeniu nie wrzucił 500 zł w błoto na hektarze, a w zamian wsiadł do Marlajla. Pełne wdrożenie technologii Próchnica to życie na całym gospodarstwie weszło po żniwach 2023 roku. Próchnica to życie, jesienią wykonano w odpowiednich fazach rozwojowych badania i one wykazały już różnicę na plus. Czyli w miarę, tam niedużo brakuje do tabel, które są w dyspozycji eksperta od 1990 roku, ale one są skonstruowane z 1920 roku i są tam zawsze jakieś poprawki, cuda niewidy, ale jest dobrze. Kosz wiosenny to wychodzi, wiosenny to będzie, natomiast kosz zimowy, jesienny 1312,71 groszy plus 200 zł za paliwo na hektar. Decyzje zostaną podjęte na wiosnę na podstawie analizy soków plus gleby. Zgodnie ze sztuką naukową XXI wieku zakresy stanu odżywienia roślin azotu, ORP, pH i Brix są w posiadaniu eksperta pana Bronisława Szymborskiego, czyli moje, które były już to, co powiedziałem. I teraz wiedza ta pozwala na podejmięcie właściwych decyzji w sprawie odżywienia roślin. Jest to codzienną praktyką eksperta Instytutu Wsparcia Rozwoju Rolnictwa, co stanowi know-how wynikające z wiedzy, doświadczenia oraz wykonanych 40 tysięcy prób analiz i nauki tych takich profesorów jak również Kuś, profesor Grabiński i jeszcze jeden, ale już wyleciał mi z głowy na razie, ale to będzie też wiadomo później. Praktykiem i liderem analizy stanu odżywienia roślin za pomocą soków komórkowych w kluczowych fazach rozwojowych jest również pan, no, uczeń, który daje czadu nieźle i dokładnie. Zgodnie z zasadą wsparcie i rozwój w interesie rolnika weryfikujemy produkty producentów do produkcji rolniczej, żeby miał jak największy zysk i poprawa rentowności, no, gospodarstwa rolnika. Obojętnie, czy to sadownik, nie sadownik, wszystko jedno. 300, 1000, 1500 zł jesteśmy w stanie to zrobić. Jest to rolnictwo zrównoważone, pobudzanie życia biologicznego gleby, ograniczenie nawozów mineralnych, syntetycznych, pestycydów. Jesteśmy dumni, że nasi rolnicy odnoszą sukces, wdrażając biotechnologię, która jest odpowiedzią na obecne schematy, czy ekoschematy, jak tam, nie wiem, oraz wyzwania z Zielonego Ładu 2030 do 2050. Próchnica to życie jest gotowym i sprawdzonym rozwiązaniem poprawy ekonomicznej i biologicznej gospodarstwa. No i na tym byśmy ewentualnie, panie Marcinie, skończyli? Możemy. Jak Dziękujemy. Na razie.